OK, cześć. Ostatnio pokazaliśmy sobie troszkę środowisko, tak, czyli to całe zintegrowane środowisko programistyczne. Pokazałem, przestraszyłem Cię wieloma funkcjonalnościami, z którymi przyjdzie się kiedyś zmierzyć. Tak naprawdę na tym etapie chcę żebyś skupił się tylko na trzech, ja to powtórzę. Tutaj okno do pisania kodu, z prawej strony zielona strzałka, ten play, tak. I czasem na dole jak naciśnie się play zademonstruje. Wyskoczy taki czarny ekran z wynikiem naszego programu. Te trzy rzeczy tylko. Na razie nie martwimy się resztą, e, resztą. I to, co Ci pokazywałem, to chcę tylko, żeby Ci uświadomiło, że jakieś tam rzeczy może występują. Może coś Ci się zapamięta, jak będziemy powtarzać, to Ci się utrwali. Zawsze lepiej e, tak. E, po prostu nie, nie przejmuj się tym, co ostatnio. Było. Jeszcze raz Cię proszę o to. E, dobra, e, więc teraz powiemy sobie trochę o składni. Temat jest e, dosyć ogólny i ważny. Trzeba sobie tutaj powiedzieć, w jaki sposób tak naprawdę możemy rozmawiać z komputerem, dlatego że komputer jest dosyć specyficzną rzeczą. Ona nie ma sztucznej inteligencji i trzeba wykładać kawę na ławę. Trzeba mówić konkret, konkrety konkretami i nazywać rzeczy po imieniu, tym samym imieniu, najlepiej. No tak? Więc, więc tutaj naprawdę poważnie trzeba podejść do tematu, tak? I tak jak mamy tutaj teraz jakiś kod napisany, to ja użyję teraz takiej techniki, ona się nazywa pseudokod. I to będzie służyło tylko temu, żeby zaprezentować ci sposób, w jaki języki programowania tak, chcą otrzymywać od nas instrukcje. Utworzę w tym celu pusty notatnik, tak, nowy tekst, Ctrl, Alt, SHIFT, Insert. No i tutaj zaczniemy pisać. No i teraz rozważmy, rozważmy coś takiego, że chcemy komputerowi przedstawić naszego kolegę. Tak. Takiego kolegę Piotrka. Jak to zrobić? No, yy, musimy mu powiedzieć, że jest coś takiego jak kolega, jak osoba, tak naprawdę, tak? Więc musimy mu powiedzieć, słuchaj, jest coś takiego jak osoba, to jest akurat Piotrek, tak? I on już będzie wiedział, że jest taka osoba jak Piotrek, tak? Ogólnie powiedzmy sobie. Tylko teraz pytanie. Czym dla niego ma być osoba? On nie rozumie czegoś takiego jak osoba. Nie rozumie czegoś takiego jak rzecz, nie rozumie czegoś takiego jak pojazd, nie rozumie czegoś takiego jak warunki pogodowe. No nic, tak naprawdę, cały opis rzeczywistości dla komputera musi być sprowadzony do jakichś mierzalnych wartości, czy też reprezentujących. Tak, więc. Osoba dla komputera, w zależności od tego, co chcemy od niego osiągnąć, musi reprezentować jakieś rzeczy. Jeżeli chcielibyśmy, na przykład, żeby nam powiedział kiedyś, słuchaj, komputer, który z moich znajomych właściwie jest najwyższy, tak? No to znaczy, że komputer powinien do tej pory gromadzić informacje o wzroście moich znajomych, tak? Więc informacją, która jest dla niego ważna z punktu widzenia takiej osoby, jest jej wzrost. Więc powiedzmy, że osoba, każda osoba, nieważne jaka, tylko tak zadeklarujmy się, że pamiętaj, że osoby mają wzrost, wzrost, tak? Ok, czyli jakąś ilość wzrostu, tak? Ilość wzrostu, bo to jest w liczbie wyrażane, tak? Y co jeszcze? No zapytam się go, jaka osoba jest naj, najwyższa, tak naprawdę. On no będzie wiedział, która jest najwyższa, tylko że no nie będzie umiał mi powiedzieć, yy, tak naprawdę o którą chodzi. Dlatego, że to, co tutaj napisaliśmy, osoba Piotrek, dla niego to jest nieważne, że to jest Piotrek. To, co później, kiedy klikamy tutaj Play, żeby uruchomić program, się dzieje. To to jest zamieniane na język maszynowy, także tutaj nigdy, nigdy on nawet tego Piotrek nie zobaczy. Dla niego to będzie jakaś komórka w pamięci, dla niego to może być coś takiego, tak jak tu napisałem, tak? Więc no, to nie jest żadna informacja dla nas, którą może on reprezentować. Dlatego y, osoby mają y, ilość wzrostu, mają y, imię, które jest słowem, słowo imię. Mają słowo, nazwisko. Ok. Yy, jeszcze taka osoba może mieć na przykład kolor włosów, tak? Czyli mają kolor. Wło, kolor włosów. Przepraszam. Yy, mają kolor włosów, tak? Teraz zobaczcie. Wyróżniliśmy trzy takie rzeczy: ilość. jakieś słowo. Jakiś kolor. Tak? Czyli kolory można powyliczać. One są skończone. Czyli tutaj wyliczamy, tak? Da się wyliczyć. Wyliczyć. Słowo, czyli tekst, da się zapisać znakami z klawiatury, który, tak? To to samo. Wzrost da się zapisać cyframi z klawiatury. Chciałbym, żebyś teraz uważał, bo to jest bardzo, bardzo kluczowe dla programowania, yy, dlatego że programy, które piszemy, są jakimś odwzorowaniem wyobrażenia, czy też może rzeczywistości, tak? Więc musimy opisać tą rzeczywistość jakimiś parametrami, czyli tak naprawdę musimy ją opisać jakimiś wartościami, które są mierzalne lub też może odtwarzalne w jakiś sposób. Tak jak tutaj to jest tekst, tak? Podamy tekst, on sobie zapamięta ten tekst, więc powiemy Piotrek ma 1,50 m, on jest niski, nie? I wtedy komputer kiedyś jak go znajdzie i policzy tu 150, niska osoba, no i kto to jest? On powie imię, nazwisko, czyli zwróci mi ten tekst, odtworzy mi, który ja mu podałem, tak? To, to tu, O to tutaj chodzi. Włosy tak naprawdę też można trzymać słowem. Oczywiście można podawać kolory włosów, tak? Tylko że jeżeli na przykład ja poproszę, powiedz mi komputer, wylicz, no, powiedz mi moich znajomych, którzy są szatynami, albo na przykład brunetami, tak? E no i on mi wtedy poda dwie osoby, które są brunetami dla przykładu. No ale dobra, powiedzmy, że pewnego dnia miałem gorszy dzień i przedstawiałem mu Zosię. I nie powiedziałem, że ona jest na przykład brunetką czy tam szatynką, powiedziałem, że ona ma czarne włosy. Tak, czarne to już jest tekst. Czarne brunet, szatyn. No, to ciężko ze sobą porównywać. I on mógłby takiej skończonej ilości tak kolorów nie, nie porównywać do, sobie, nie, do siebie nie odróżniać. On jest naprawdę bardzo prosty. Nie rozumie takich rzeczy, tak? Nie kojarzy ze sobą rzeczy, on tylko je wprost porównuje albo odrzuca, tak? Jest albo nie jest, 0 albo 1. Dlatego kolor, skoro jest skończony, możemy go wyliczyć, tak? Powyliczamy mu wszystkie kolory, a potem tylko wybieramy jeden z nich, tak jak z rozwijalnej listy często w przeglądarce, tak? To jest bardzo ważne, to co teraz mówię, te cztery rzeczy. Mówimy do komputera, tak, że jest osoba Zosia i osoba. Krysia. tak, gdzieś tam w międzyczasie opisujemy je, tak, komputer wie, że takie osoby mogą mieć takie cechy jak wzrost, imię, nazwisko, kolor włosów, możemy dopisać ile chcemy tych cech, aby je tylko tam zasilić kiedyś, uzupełnić czy tam podać, tak, żeby miał w czym tak naprawdę wyszukiwać, czy też co liczyć, możemy poprosić go przecież, żeby policzył mi, Ile wzrostu mają wszyscy moi znajomi, bo zastanawiam się, czy jakbyśmy się położyli na brzuchu, na ulicy jeden za drugim, to czy byśmy dali radę zrobić, zrobić taki, taki ciąg przy całym chodniku? Albo na przykład bramę, czy moglibyśmy poprowadzić przez, przed ślubem jakimś, tak? No dużo różnych rzeczy, to tylko wyobraźnie ci przyniesie, może komputer policzyć, jednak pamiętaj, musisz mu podawać mierzalne jakieś rzeczy, tak? Zgodne z miarami. Takimi jak ilość, to może być liczba całkowita, na przykład 5 lat, 7 lat. Może to być liczba ułamkowa, na przykład 3,5 roku. To, to już jest nieważne, ale ilość. Ona jest mierzalna i można ją jasno, jednoznacznie określić. Tak samo słowo, to jest jakiś tekst. Więc tak naprawdę bierzesz z klawiatury jakiekolwiek słowo, tak? I możesz to słowo dać mu, żeby on zapamiętał to słowo. Też, tak? Yy, czy też może jakieś rzeczy, które można wyliczyć. Czyli tak de facto, no tutaj. Coś, co jest skończona ilość i raczej się nie zmieni, a jak się zmieni, to najwyżej coś dopiszemy, tak? Więc tutaj jeśli chodzi o składnię, to tak to wygląda. Tak? I teraz przychodzi taki moment, kiedy mniej więcej ten pseudokod zajarzyłeś I teraz uważaj. Niech będzie lista. Lista osób. Do listy osób. Dodaj Piotrek. Tak, yy, Zosia i dodajmy też Krysia. Tak, i teraz lista osób, kto jest najwyższy. Tak by to wyglądało dla komputera, tak? Czyli mówimy mu, że jest, niech będzie taka lista osób, do której dodajmy naszych znajomych po kolei. I teraz ta lista osób przechowuje, tak jakby to jest spis tych osób, i możemy teraz z tej listy, jak z tabelki, po prostu policzyć, czy też sprawdzić, zrobi to za nas komputer, kto jest na przykład najwyższy. I wtedy komputer tu na dole nam odpowie. Najwyższy jest na przykład Piotrek, tak? E, ok. Tak naprawdę, uwaga, tutaj w tym na górze podajemy, że wzrost wrost równa się 150 y, imię Piotrek nazwisko tam nie wiem na przykład gu biś i tak dalej tak i tak analogicznie dla tych niżej teraz on ma pełen zestaw powiedzmy że ja to tak dla dobra sprawy tutaj Niech to nie będzie nic skomplikowanego. Krysia, Zosia. Tak, to jest rodzina. Ok. I teraz on ma pełen zestaw informacji. Tak. Pełen zestaw informacji i może coś policzyć. Tak więc po kolei tłumaczymy mu w jak najprostszy sposób. Słuchaj: osoba to jest dla mnie ktoś, kto ma wzrost, imię, nazwisko i kolor włosów. Tak, skończona ilość kolorów. Słowa, które są imionami, nazwiskami, i jakaś mierzalna rzecz, która jest ilością. Tak? No, on już wie. I teraz mówimy: znam Piotrka, który jest taki, taki, tyle i tyle ma wzrostu, tak na nazwisko. Znam Zosię, która jest taka i taka. Tutaj. Brakuje koloru. Szatyn. Tak, i tak dalej, i tak dalej. Zosię, która ma tyle i tyle, ma taki, taki kolor włosów. I tak dalej, i tak dalej. OK. I teraz wsadź te osoby, które znam, do listy. Tak, tu mamy, że niech będzie jakaś lista. wsadź do niej te osoby i sprawdź, kto jest najwyższy. To jest tak zwany pseudokod, tak? Czyli po prostu nie ma to żaden program nie wykona tego, co tu napisaliśmy, żaden język, ale można to przetłumaczyć teraz na każdy język programowania, no praktycznie, teoretycznie, tak? Więc na pewno można na Java yy, i to, co tu napisaliśmy, to jest sposób, w jaki komunikujemy się piszemy do komputera. Więcej tego, jak to wygląda już technicznie, żeby ten program się wykonał w kolejnych lekcjach, ale chcę, żebyś zapamiętał, że jest pewna składnia, której należy się trzymać. Zauważ, że ja najpierw pisałem, że to jest osoba, a potem jaka. Nie mogę pisać Piotrek to osoba, coś tam coś, tak? Tutaj lista osób i na tej liście, tak jakby, tak, odnosimy się w kontekście tej listy, pytamy, kto jest najwyższy. Tak? W kontekście tej listy dodajemy osobę. W kontekście tej listy kolejną osobę i tak dalej. Tworzymy nową osobę, która jest Piotrkiem, która ma takie atrybuty i tak dalej i tak dalej. Zagadka dla ciebie: jaki jeszcze ten jaki jeszcze może mieć atrybut osoba, który jest, który ma skończoną ilość takich właśnie atrybutów, czy też no, nazwijmy to wartości, tak? Konkretnie dwie. Które może, mogą reprezentować osobę? Odpowiedź w następnej lekcji. Zapraszam.